Państwo włączą media, to od kilku dni dużo na temat Bełchatowa, na temat Wałbrzycha i Turowa, wielkiej kopalni połączonej, węgla brunatnego połączonej z elektrownią, która daje maksymalnie prawie 10% prądu w Polsce. To są olbrzymie ilość prądu, wiele osób od tego zależy, wiele biznesów, wielki kawał dochodów polskiego państwa, wiele miejsc pracy w samym regionie. No i właśnie poseł z Wałbrzycha, Ireneusz Zyska, jest naszym gościem. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Wiceminister klimatu i środowiska, więc właściwa osoba na właściwym miejscu. Proszę powiedzieć przede wszystkim, jak to się zaczęło? Jakie są fakty w sprawie konfliktu z Czechami? Mi trudno ustalić, bo co włączę radiostację, to słyszę ambasadora Czech, który się na ten temat wypowiada, przedstawiając sprawę tak, że Polska w ogóle nie ma racji w tej sprawie. Racje są tylko i wyłącznie po stronie czeskiej. Co za zbieg okoliczności, ten ambasador Czech wcześniej wypowiadał się jako polski dziennikarz niezależny w sprawie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że Polska musi do wszystkiego tutaj dopilnować. Mówi o racjach Niemiec, mówi o racjach Rosji. No, Polska nie ma racji, jak widać. Tak, no trzeba zauważyć, że tacy politycy, jak zaczynając od przedstawicieli, no było, nie było jednak Rzeczpospolitej Polskiej w Parlamencie Europejskim, jak pani Róża Thun, czy inni jej koledzy z Europejskiej Partii Ludowej, a w Polsce no to liderzy polityczni, można powiedzieć, Rafał Trzaskowski czy Szymon Hołownia, no jednym głosem wyrażają zadowolenie, aplauz dla tej decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, no i wzywają do wykonania tego wyroku. I teraz, to nawet nie jest wyrok, to jest zabezpieczenie postępowania. To jest zabezpieczenie, tak. To jest zabezpieczenie w sporze między Polską a Czechami odnośnie przyznania PGE koncesji na wydobycie węgla brunatnego do roku początkowo 26, teraz 2044. Ale trzeba powiedzieć, że zaraz wrócę do tych ambasadorów, ale trzeba powiedzieć, że tutaj w Ministerstwie Klimatu i Środowiska również mamy cały dział związany z geologią, ze środowiskiem. Główny geolog kraju bardzo precyzyjnie zbadał te kwestie odnośnie profili geologicznych, przepływu wód gruntowych, i ten przepływ według badań naukowych, badań geologicznych odbywa się ze strony polskiej w stronę czeską. Tamte postulaty i zastrzeżenia ze strony czeskiej mówiące o tym, że następuje odpływ, obniżenie wód gruntowych, odpływ tych wód, nie do końca jest zgodny z tymi faktami ustalonymi na podstawie, tak jak powiedziałem, badań geologicznych. Natomiast strona polska jest otwarta do powołania wspólnej komisji, wspólnych badań, żeby ustalić ponad wszelką wątpliwość, jak rzeczywiście to wygląda. Wiemy, że po stronie czeskiej jest kilka dużych kopalni, w odległości kilkunastu kilometrów dużych kopalni węgla brunatnego. Ponadto jest w bliskiej odległości od granicy duża żwirownia, która też wpływa na poziom wód gruntowych, na powiedzmy to, jak te stosunki wodne się układają. I ta sprawa jest na pewno do wyjaśnienia, do ustalenia co do faktów. Natomiast bardzo niepokojące jest sama decyzja, czy można powiedzieć swoistego rodzaju taki manifest ze strony pani sędzi Silva de Fuerta, Rosario Silva de Fuerta, to jest Hiszpanka, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, która, jak wiemy z poprzednich jej dokonań, z lubością zajmowała się polskim wymiarem sprawiedliwości. No a teraz mamy takie wrażenie, że trochę jest to już taka publicystyka też, z którą się spotykamy ostatnio w mediach, ale trudno nie zauważyć tego skojarzenia, że skoro w Hiszpanii zamknięto wszystkie kopalnie i tam to spowodowało jakieś negatywne skutki społeczne, to dlaczego w Polsce ma być inaczej? My też powinniśmy stawić temu czoła. Trochę taka źle rozumiana jakaś zazdrość, bo przecież Polska się w tej chwili doskonale rozwija. Pomimo epidemii koronawirusa mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej.
Europejskiej i ta decyzja jest po prostu nieracjonalna. Powiedziałbym, że nawet zarzuciłbym tutaj pani sędzi jakiś brak obiektywizmu takiego prawniczego, który powinien być istotą sądownictwa niezależnego, sprawiedliwego sądownictwa, bo wszyscy liczymy jako uczestnicy stosunków gospodarczych, społecznych na zawsze sprawiedliwy osąd sądu, który zajmuje się daną sprawą. Tutaj trudno temu dać przymiot takiego sprawiedliwego osądu, bo przypomnijmy, że decyzja o zabezpieczeniu w postaci natychmiastowego zatrzymania wydobycia węgla brunatnego nie ma nic wspólnego z tym sporem, którym jest między Czechami a Polską. Nawet sami przedstawiciele Czech, między innymi hetman kraju liberackiego. Marszałek województwa, mówiąc po naszemu, był bardzo zaskoczony tak skrajną decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo to w niczym nie zabezpiecza tych stosunków wodnych, o które de facto chodzi. A drodzy państwo, jakie daleko idące konsekwencje ze sobą niesie ta decyzja? Otóż zamknięcie kopalni to zamknięcie elektrowni. Trudno transportować węgiel brunatny na duże odległości. To w każdym kraju i w każdej lokalizacji elektrownia jest zlokalizowana przy kopalni węgla brunatnego. Wtedy ma to, jest ta racja ekonomiczna do eksploatacji i przetwórstwa tego węgla na cele energetyczne. I to by się wiązało... Może o konsekwencjach energetycznych, panie ministrze, za moment. No jeszcze przyjrzyjmy się jednak temu, że jest to któryś z rzędu wyrok, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które kompletnie nie bierze pod uwagę faktów. No, mamy takie orzeczenie w przypadku Świerka i Puszczy Białowieskiej, gdzie Polsce kazano płacić ogromne kary za zwłokę w zatrzymaniu wycinki puszczy, która jest normalnym środkiem zaradczym w momencie, kiedy pojawia się tam żuk, który tą puszczę zjada. W rezultacie żuk nie tylko zjadł lasy gospodarcze, ale przerzucił się na właściwą historyczną puszczę. W tym samym momencie w Niemczech puszczę wycięto, bo właśnie była ta sama idealna sytuacja. W Niemczech wolno wyciąć stary las, bo pod spodem jest kopalnia, zasoby, które można wykorzystać. W Polsce każde drzewo jest po prostu otaczane wianuszkiem działaczy Greenpeace'u, którzy tam odpowiednie honorarium za swoje poświęcenie kasują. I Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Praw Człowieka Unii Europejskiej, no, niemalże z reguły staje przeciwko polskim interesom. Co nam to mówi? No, mówi nam to, że tak nie jest tym elitom europejskim, politycznym elitom, które są dzisiaj w głównym nurcie, bo przypomnijmy, że to jest Europejska Partia Ludowa, która ma ogromny wpływ na to, co się dzieje we wszystkich obszarach politycznych, gospodarczych, społecznych, jak okazuje się również w sądownictwie europejskim, bo też sama pani sędzia, tutaj są fakty, po prostu ona była donatorką, dokonywała darowizn na rzecz Hiszpańskiej Partii Ludowej, która jest w tej grupie Europejskiej Partii Ludowej, dość znacznych kwot, co by ją de facto eliminowało z sądownictwa hiszpańskiego. Nie ma chyba tego ograniczenia, które jest w Polsce, że tam sędziowie mogą być partyjni. U nas muszą udawać, że nie są i zakładać stowarzyszenie Justicja na przykład. Ale to nam mówi wprost, że Polska zyskuje na znaczeniu, że rozpychamy się mocno, wchodząc na powiedzmy pozycję lidera, jednego z liderów europejskich w rozwoju gospodarczym, politycznym, co do znaczenia również w relacjach transatlantyckich i to nie wszystkim się podoba. To jest naturalna po prostu rywalizacja, tylko środki, które niektóre środowiska polityczne przedsięwzięły w zakresie próby przeciwdziałania tej rosnącej pozycji Polski, są nie do zaakceptowania, bo to jest niezgodne z traktatami europejskimi, to jest niezgodne z ogólnie rozumianym prawem europejskim, ale także szczegółowymi przepisami. Przecież bezpieczeństwo energetyczne to jest domena państw członkowskich. Tutaj ta decyzja spowodowałaby utratę co najmniej 4 tysięcy miejsc
miejsc pracy, zagładę gospodarczą, społeczną dla całego regionu Bogatyni, Worka Turoszowskiego czy nawet powiatu zgorzeleckiego, a szerzej, jeżeli chodzi o dostawy energii, tak jak pan redaktor zauważył, są to ogromne ilości, ogromny udział w całym miksie energetycznym Polski, rzutowałoby to na kondycję polskiej gospodarki. Więc no, taka zdawałoby się błaha decyzja o zabezpieczeniu, tak daleko idące skutki, no i stąd nie wiem, czy jest jakaś forma sprawdzenia tej pani sędzi co do podejmowania właściwych orzeczeń, wyroków, zabezpieczeń przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ale z całą pewnością tutaj wymagałoby to również jakiegoś merytorycznego sprawdzenia wykonywanej pracy przez panią sędzię, bo te zdaje decyzje... Się, że nie ma takich możliwości, tak samo jak nie można było... Przed dekadą tylko... sprawdzić jak powiązań, przypomnę, komisarz Nelly Kroes, to pani z Holandii, która doprowadziła do zamknięcia polskich stoczni, a zgodzili się na to ci, którzy teraz domagają się, albo na pewno polityczni przeciwnicy, tych, którzy teraz bezwzględnie domagają się podporządkowania uchwałą czy decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale proszę zauważyć, panie redaktorze, że no, idąc tym torem, no to pani sędzia coraz bardziej zachęcona, że także ma tak ogromną władzę, no może podjąć absurdalne wręcz orzeczenie. A jak pana zdaniem, bo nic na to nie możemy poradzić. Pan jest posłem z rejonu, zna pan doskonale te sprawy, zna pan sąsiadów po drugiej stronie muru. No, taka decyzja jest zaskakująca. Europejskie instytucje stanęły jakby po stronie Czech, ale przecież to tak naprawdę rozbija Unię, Grupę Wyszehradzką. No bo po co nam popieranie interesów Czech przed Niemcami, przed Francją, w sytuacji, w której oni tak mocno uderzają w polskie miejsca pracy, w polską gospodarkę dla tak naprawdę pietruszki. To jest nic chyba wielkiego tam się nie dzieje. No właśnie, i tutaj trzeba sobie też postawić pytanie. Nie mamy w tej chwili dowodów na to tak bardzo jednoznacznych, ale przecież analiza faktów, logiczne wyciąganie wniosków z tych ustalonych faktów prowadzi nas do pewnej refleksji, że te działania, o których wcześniej rozmawialiśmy w kontekście w pewnym stopniu zablokowania rozwoju Polski, jakiegoś takiego wzrostu znaczenia Polski na arenie międzynarodowej i budowy siły gospodarczej, no tutaj idą również w kierunku takiego właśnie rozbijania politycznego Grupy Wyszehradzkiej, czy może nawet próby budowania potajemnych aliansów. No bardzo mam złe skojarzenia, muszę powiedzieć, z taką polityką jeszcze sprzed 1939 roku. Trudno, być może ktoś pomyśli ze słuchaczy, z telewizorów, że to jest nieuprawnione, zbyt daleko idące, ale powinniśmy wyciągać dobre wnioski z historii. Historia dla nas była nawet okrutna. Po stronie czeskiej również są takie refleksje. Miał pan okazję z tamtej strony usłyszeć jakieś takie głosy nawołujące jednak do rozsądku, czy też uskrzydleni triumfem nad Polską, prawda? Wielkie Czechy pobiły po raz kolejny małą Polskę. Pamiętajmy, że swego czasu Płock był lennem czeskim. Drobne 500 lat temu, ale zawsze. Idą do przodu. Teraz jeszcze nam bardziej pokażą, gdzie raki zimują. Nie, to myślę, że tak nie jest. Czesi na poziomie relacji takich sąsiedzkich, zwykłych obywateli są bardzo przyjaźni. Ale mówimy o władzach. Zwykli obywatele nie składali wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie wykorzystali tego środka dyskusji z Polską. No i nie zapładniają naszych dziennikarzy, wiedzą jaka to straszna jest Polska, jak to źle nasi przedstawiciele potraktowali Czechy. No właśnie o żwirowni, o kopalniach z mediów głównego nurtu się nie dowiemy. Nawet władze na poziomie regionalnym, czyli tutaj wspomniany czeski marszałek województwa, są bardzo otwarci, chcą konstruktywnie ten spór rozwiązać. Myślę, że tutaj problem tkwi troszeczkę na poziomie politycznym. Jak wiemy, w tym roku w Czechach są wybory parlamentarne na jesieni i trochę chyba pan premier
Andrzej Babisz jest zakładnikiem tego czasu politycznego. Czy myśli pan, że tutaj inicjatywa jest po stronie pana premiera Babisza i to jest jego jakaś działalność? Przypomnijmy, kim jest premier Babisz w takim razie w Czechach. Chcę może pokazać, że jest twardym politykiem dbającym o interesy Czech. Natomiast to, co się stało, na pewno jest również nie na rękę premierowi Babiszowi, bo wiemy też z doniesień prasowych, medialnych, pan premier Mateusz Morawiecki w bezpośredniej rozmowie w Brukseli tutaj ustalił z premierem Babiszem pewne polubowne rozwiązanie. W tej chwili toczą się negocjacje z udziałem pana premiera Jacka Sasina nad kształtem porozumienia. Mam nadzieję, że... Ile zapłacimy? Czy te 45 milionów euro, czyli 200 kilkadziesiąt milionów złotych, to jest cała suma za porozumienie z Czechami, czy ten haracz będzie większy? To znaczy trudno, może nie nazywajmy tego haraczem, bo i no trzeba nazywajmy? Byłoby... Jak ktoś nam przystawia pistolet do głowy, no to co to jest? To jest haracz, no. Trzeba byłoby powiązać ten mechanizm finansowania projektów po stronie czeskiej i jednocześnie polskiej rzeczywiście z tymi badaniami, o których na wstępie rozmawialiśmy, czy ustaleniami, jaka jest prawda o tych stosunkach wodnych w zakresie przepływu wód gruntowych, obniżania poziomu tych wód. Ale myślę, że to dla tego regionu Łużyc, pogranicza niemiecko-polsko-czeskiego też będzie dobre rozwiązanie, jeżeli tam zostaną sfinansowane jakieś inwestycje służące po prostu obywatelom, którzy będą mieć poczucie no jakby partycypacji w tym, że muszą znosić, jakby tak można Panie powiedzieć, pewne niedogodności działalności kopalni węgla brunatnego po stronie polskiej. Bo na pewno jakieś niedogodności są związane z hałasem, z pyleniem, ale dla nas najistotniejsze jest to, żeby kopalnia i elektrownia funkcjonowały nadal. Spróbujmy dać pewną perspektywę temu, co przed chwilą usłyszeliśmy, te 40-45 milionów euro. To możemy zestawić z wartością dzienną produkcji energii w Turowie? Ile to jest? Oj, przepraszam, nie odpowiem na tak szczegółowe pytanie. Natomiast tutaj może jeszcze inaczej byśmy to przełożyli. Pan redaktor słusznie przedstawił mnie, jestem posłem z okręgu Wałbrzyskiego, z Dolnego Śląska i wiem doskonale, jak wyglądała tak zwana transformacja w Wałbrzychu i w Zagłębiu Wałbrzyskim w latach 90., kiedy skokowo, nagle zamknięto wszystkie kopalnie węgla kamiennego bez żadnego programu osłonowego. Co prawda górnicy otrzymywali tam jakieś niewielkie odprawy, ale to były no, na poziomie kilku wypłat, to właściwie nie zafunkcjonowało jako program osłony społecznej. Doprowadziło do ogromnej, naprawdę ogromnej katastrofy w postaci eksodusu, wyjazdu kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i okolicznych miejscowości, emigracji do dużych miast i za granicę, ale także licznymi patologiami społecznymi. To można przeczytać w rocznikach statystycznych. Nie będę tutaj cytował, ale rzeczywiście tam nie najlepsze zjawiska się społeczne pojawiły na skutek właśnie tej degradacji przemysłu, gospodarki tego regionu i nie możemy doprowadzić do podobnej sytuacji w rejonie Turoszowa, w rejonie Bogatyni, bo po prostu trzeba absolutnie zapobiegać tutaj takiemu scenariuszowi. Ten proces transformacji ma być sprawiedliwy i długoletni, do roku 2049 czy 50, czy może nawet dalej, jeżeli będą wymagały tego interesy gospodarcze Polski i ochrona stosunków społecznych. A dla mieszkańców Bogatyni, którzy... regionu, który żyje z tego górnictwa i energetyki opartej o węgiel. Mieszkańcy Bogatyni zaledwie rok temu zagłosowali w wyborach prezydenckich, wybrali wtedy, zwyciężył tam Rafał Trzaskowski, który dziś jakże pięknie odwdzięczył się swoim wyborcom. Ja myślę, że Rafał Trzaskowski kompletnie się nad tym nie zastanawia. To jest dla niego zupełnie błahostka. On jest przecież
tak daje takie sygnały opinii publicznej, powołany do wielkich czynów, do wielkich stanowisk, tak aspirował do funkcji prezydenta. Ale pytanie, czy do mieszkańców dotarł ten sygnał? Ale tutaj widzimy jednoznacznie, że żadnej refleksji u pana Trzaskowskiego nie wzbudza los mieszkańców Bogatyni czy całego powiatu zgorzeleckiego. Natomiast Ci, którzy oddali głos na pana Trzaskowskiego w ubiegłym roku, no przeżywają ogromne rozczarowanie, bo na pewno nie musiał, rozumiem tutaj istotę polityki, polaryzacji, pewnego stanowiska, ale na pewno nie musiał w ten sposób skrajnie zabierać głosu w tej sprawie, bo jest to de facto nieodpowiedzialne, to jest stanowisko na szkodę Polski. Też zachęcające, trzeba zwrócić uwagę, te osoby i te środowiska polityczne w innych krajach europejskich i w Polsce, żeby nadal występować przeciwko takim strategicznym interesom. Podsumowując, panie ministrze, tę rozmowę, bo czas nam upływa, działanie na szkodę Polski to nie jest jakieś abstrakcyjne, to nie jest karanie polskich władz, parlamentarzystów czy władz Prawa i Sprawiedliwości, tylko to jest działanie na niekorzyść tych, którzy tam na dole mają miejsca pracy, dostają swoje pieniądze, mogą się utrzymać. Działając na szkodę Polski, działam na szkodę ich. Myślę, że Polska podsumuję to tak, panie redaktorze, że Polska jest tak silna, jak najsilniejszy jest polski obywatel, polska rodzina, przeciętna polska rodzina, i myślę, że równie ważna jest polska rodzina w Bogatyni, w Zgorzelcu, jak w Warszawie czy w wielkich miastach wśród tego elektoratu, któremu hołduje pan Trzaskowski czy inni politycy z tej opcji politycznej. Ireneusz Zyska, bardzo pięknie dziękujemy. Wiceminister klimatu i środowiska i poseł na Sejm z Wałbrzycha. Kłaniamy się. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na potrójne espresso już za moment.